Cześć wszystkim. Dziś chcę opowiedzieć o słodyczach nepalskich. Co prawda nie wszystkich, bo wzięliśmy tylko kilka i chciałabym je właśnie pokazać i mniej więcej powiedzieć nieco o każdym z nich. Zacznę od tego, że byliśmy dzisiaj w sklepie i tam wzięliśmy, oglądaliśmy mnóstwo, cały wybór. Pytaliśmy się i dowiedzieliśmy się mnóstwo na ich temat. I wzięliśmy kilka z nich i dowiedzieliśmy się dużo o nich. I właśnie chcę je pokazać. Jednym z nich jest wot taki bardzo chrupiący przysmak nepalski. Jest jeszcze inna jego wariacja, bo tak wygląda. Jest ich mnóstwo. Może być jakiegokolwiek koloru, w zależności od jak się je zrobi. I są one robione tak, że nazywa się fini. Fini, czyli takie ciasto, sama mąka praktycznie z wodą i ona jest ugniatana wiele razy i dzięki temu się robi mnóstwo warstw, a następnie robiona w kształt, który się chce i dawana do głębokiego oleju. Potem jak się wyjmie z ją z głębokiego oleju, kiedy ona spuchnie i nawarstwi się, tak jak powinna, posypuje się ją cukrem pudrem i wtedy z wierzchu robi się taka słodka polewa. Następnie można ją posypać różnymi wiórkami kokosowymi albo innymi takimi słodkimi tymi. To jest jeden z nich. To jest robione na słodka. A teraz mam tutaj robione na słono. Mniej więcej tak samo, ale trochę inne. One są bardzo dobre do lunchu. Nazywają się nimki. Są one tak mniej więcej wyglądają, chociaż mogą inaczej wyglądać. Mogą być mniej pomarańczowe, w zależności od tego, jak się je zrobi. I mogą być w różnych kształtach. Są one też chrupkie, acz na słono. One są zrobione w ten sam sposób. Jest zrobione ciasto z mąki i wody. Następnie ugniata się je wiele razy, wrzuca różne przyprawy. Ono właśnie ma przyprawę, a tamte fini nie mają przypraw. I też robi się je na gorącym oleju. One są bardzo dobre do różnych snacków, albo do lunchu, albo do obiadu. Są bardzo smaczne. Następnie mam tutaj taki, wzięliśmy taki jeden kawałeczek i jest to panir ser, ale robiony domowo. Biorą oni mleko i zagotowują je razem z octem albo z limonką. I wtedy wychodzi nam ser. Wieszałam go, żeby on, z niego cała serwatka odsączyła się i następnie formują kształty, jakie chcą. I dają je do słodkiego syropu, żeby się tam pogotował. Jak on się pogotuje w słodkim syropie 15 minut, to można go wyjąć i zrobić z nim się co chce. Można go posypać, można do niego włożyć jakieś, można przeciąć i włożyć jakieś, coś do środka, jakiś krem albo czekoladowy krem, cokolwiek takiego. Posypać wiórkami, orzechami lub jakąkolwiek posypką, jak tutaj widać. Jest to taki słodki przysmak, nazywa się camcam. Camcam albo czamczam, zależy gdzie się mieszka. Następnie mamy takie kulki, bardzo znane w Nepalu. Nazywają się gulab jamun. Takie kulki. Są różnych kolorów, mogą być białe, brązowe albo ciemnobrązowe. I to jest ciasto, po angielsku nazywam to dumplings, czyli takie kulki, takie pączki jakby. Robią kulki, smażą je, kulki z ciasta, smażą je w głębokim oleju, a następnie też rzucają do słodkiego syropu. I często w cukierniach można takie spotkać leżące w takiej wielkiej misie syropu słodkiego, takich mnóstwo, bardzo dużo. Można wziąć razem z syropem. Chociaż według mnie najlepsze są takie, czyli po jakimś czasie wyjęte z syropu i podawane z jakimiś wiórkami. One wtedy nie są zbyt miękkie, kiedy są w syropie. Jest jeszcze taka z nimi rzecz, że często je sprzedają właśnie w tych miskach w syropie albo w puszkach, kiedy przychodzisz do sklepu i tam są takie puszki, na których jest napisane gulab jamun. To jest puszka pełna syropu słodkiego i w środku są te kulki. Kiedy wyjmujesz te kulki albo jesz, albo cokolwiek robisz, one się rozpłaszczają, one są tak miękkie od tego syropu, że są wstrętne, według mnie. I według mnie najlepiej je jeść tuż po, nie nasączone zbytnio syropem, tylko delikatnie. I one wtedy są idealne. Miękkie i słodkie.
Następnie mam tutaj wot taki dziwny, no takie dziwne ciasteczko. Można to nazwać herbatnikiem. Jest to ciasto z masłem, klaryfikowanym masłem, umiecione, robione w kulki. Następnie te kulki są robione w miseczki, jak tu widać. Nie wiem, czy dobrze widać. A później bierze się wierzch, robi się na takiej prasie specjalnej, która nazywa się tasa. I wtedy właśnie robią się takie dziwne kreseczki. Nazywa się to kadżuri. Nazywa się to kadżuri i najczęściej to jest znany nepalski przysmak podawany razem z herbatą. Kiedy przychodzisz do jakiegoś sklepiku, jakiejś kafeszki lokalnej, to można tam dostać masalę, czyli mleczną herbatę i kupić taki oto herbatnik taki. Jest bardzo smaczny, twardy, ale smaczny. I też go robią w głębokim oleju. Następnie mam coś takiego. Nazywa się to radh. Można robić różne kształty. To też jest mąka mieszana z masłem albo ghee i następnie wałkowana, robiona w kształt, cięta w kształt jaki się chce, taki albo taki i też smażona na głębokim oleju. Następnie można ją posypać różnymi rzeczami. Często posypują przysmaki migdałami, orzechami, wiórkami kokosowymi albo zwykłymi takimi, nie za bardzo pamiętam jak się nazywają, takimi kolorowymi. Takimi. I one są, te ciasteczka są często podawane i robione z okazji rodzinnych, jakichś przyjęć rodzinnych albo religijnych. I podają wtedy takie ciasteczka. To na tyle dzisiaj. I bardzo dziękuję i do zobaczenia.